zaś w ciąży. Zawsze miałam problemy w ogóle z zajściem w ciąży i starałam się rok czasu, żeby zajść w ciąży. Jak zaszłam w ciążę, to każdą ciążę poroniłam. Poroniłam w dwie ciąże, a pan Eugeniusz sprawił to, że zaszłam w ciążę i nie straciłam w ciąży, także... Nie straciłaś. I teraz obecnie jesteś już w którym miesiącu? Obecnie jestem, skończyłam czwarty miesiąc, zaczynam piąty miesiąc. No, jak się czujesz? Bardzo dobrze się czuję. Czyli bardzo się cieszymy. Agatko, a powiedz mi jeszcze, jaki masz apetyt, czy jak w ogóle jesz przy tej ciąży, czy też nie? Bardzo dużo. Bardzo dużo jesz, bo widzę. Jesteś zadowolona, uśmiechnięta i to jest dla nas najważniejsze, że właśnie dzięki temu, że tu do nas trafiłaś i trafiłaś do pana Geniusza, to jest wszystko w porządku, tak? Tak. To cieszymy się bardzo i życzymy ci powodzenia, będziemy cały czas czuwać nad tobą. Dziękuję. Już? Agatko, a wcześniej byłaś pod opieką lekarzy, tak? Tak, wcześniej byłam jeszcze, chciałabym jeszcze dodać, że w Polsce się starałam o ciążę. Też nie zaszłam w ciążę, wszystko lekarze robili, żebym zaszła, ale nie mogłam zajść. Nie wiem, czym to było spowodowane. Jak już zachodziłam w ciążę, to traciłam ciążę. Lekarze mówili, że no nie znają przyczyn, że wszystko jest w porządku, że wszystkie badania wychodzą jak najlepiej i nie widzą żadnych przyczyn, żebym mogła, dlaczego poronię. Każdą ciążę tracę. A jak długo twoje leczenie było? Jak długo? O, z Polski jak długo? W Polsce trwało rok czasu, a tutaj 2 lata. No w sumie 3 lata. 3 lata. 3 lata nie mogłaś zajść w ciąży. No, no to teraz jest cudnie. Jeszcze raz cieszymy się bardzo. Proszę mi